To już pewne. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku znajduje się w posiadaniu pakietu większościowego udziałów w Wyższej Szkole Technicznej we Włocławku. Czy wykupienie większości udziałów spowoduje pewną konsolidację obu uczelni w kierunku stworzenia prężnych ośrodków uczelnianych, które nie będą ze sobą konkurowały, a wręcz przeciwnie, będą się nawzajem wspierały. Jeden dział administracji, jeden dział dydaktyki, ale różne loga uczelniane. Do tego obok funkcji rektorskich pojawia się prezydent uczelni, zajmujący się promocją i logistyką w zarządzaniu dwiema włocławskimi alma mater. W ten sposób uczelnie, choć stanowić będą jedność, zachowają autonomię. Dzięki temu wspólnemu naszemu działaniu możemy po prostu zapewnić lepsze warunki studiowania. Lepsze. No, to jest chyba jedyne rozwiązanie, które mogło wejść w tej chwili, mogło w tej chwili być wdrożone. Dzięki temu, że będziemy mogli korzystać z bazy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, na pewno warunki się poprawią. Rektorzy zapewniają, że zmiany mają na celu poprawę jakości kształcenia z głównym naciskiem na rozwój kierunków technicznych. Nastąpi rozbudowa specjalistycznych laboratoriów w budynku Wyższej Szkoły Techniki, a w konsekwencji możliwość kształcenia doktorów, a nawet podjęcie próby stworzenia Akademii Kujawskiej. Ja deklarację panu rektorowi złożyłem również na ostatnim senacie, że będziemy wspierać tę uczelnię, jak tylko będziemy mogli, aby mogły być tworzone w tej uczelni nowe kierunki, bo jesteśmy również zainteresowani i z tego powodu bardzo się cieszymy, że mogą być również otwierane ośrodki poza Włocławkiem. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.